Siemaneczko, witam was w drugim odcinku z Sky Factory 4. I jak widzicie, zapewne drugi odcinek, tak jak mówiłem, tego samego dnia się pojawi. A propos, między jednym a drugim nagraniem, od publikacji do nagrania tego minęło trochę czasu. I właśnie, o tym pisaliście. Przytrzymując tyldę, rozwalacie blok. Bardzo i niszczy się cały, tak. Jest Vein Miner po prostu gra. Okej, dobra. To jest coś, o czym w ogóle zapomniałem, w ogóle nie przemyślałem, żeby to sprawdzić na początku. Ale jak widać, wszystko jest na swoim miejscu. Ścinamy drzewo, ścinamy liście i dostajemy wszystko naraz, pięknie, ładnie. Okej, dobra. Jak pamiętacie, potrzebujemy w tym momencie tak naprawdę tylko jakieś drzewo. A nie może być jakikolwiek, musi być dirtowy. I mamy clay saplinga. I dzisiaj mam nadzieję, że już dojdziemy do naszych doniczek, które będą nam hodowały nasze drzewka. A w międzyczasie zapraszam wszystkich do zostawienia łapki w górę, jak i subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze oczywiście tego nie robi. Dobra. Clay log. No. I tak by to wyglądało dzisiejszy. Dobra. W ogóle, dobra, clay resin. Aha, clay się w ten sposób robi. Dobra, nie ma problemu. Amber clay. A co to jest, clay amber? A że po prostu od razu się z tego robi? A ten? Też się da zamienić. No nie wiem, czy o co chodzi. Mniejsza z tym, ważne, że jesteśmy na swoim. Że na swoje wychodzimy też. No, tak dla... I to jest cudowne po prostu. Podchodzimy na raz bez żadnych siekierek, bez żadnych niczego. Rozwalamy, lecimy. Tylko muszę uważać, żeby tutaj slabów naszych w ten sposób nie rozwalić, bo możemy mieć delikatny problem, jak mi się nagle ziemia pod dupką zapadnie. No proszę wyrosnąć. Halo. Dziękuję, drzewko. Ciach i ciach. Zauważyłem w ogóle, że w komentarzach, że spodobało wam się, że jest w 1080p już film. Dlatego ten też będzie w 1080p. Zobaczymy, jak długo dam radę nagrywać w takiej jakości, żeby mój komputer też po prostu się nie zbuntował. Chociaż on i tak już się buntuje przed tą jakością. Po prostu mówi, że ma tego dosyć i zaraz wyjdzie z siebie, stanie obok. Ale okej, dobra. Spróbujemy to wszystko tutaj osiągnąć, co bym chciał osiągnąć. W ogóle tu już nam się zaliczyło. Bone sapling. Gravel sapling. Crushing tube. Wiem, że gravel sapling wymaga czegoś większego, ale dobra. Dobra, będziemy lecieć i próbujemy to robić. Teraz tak, jak to idzie? Sand, cottonwood, coal. A tu jest do węgla. Tu jest do żelaza, żeby dojść. No dobra. I do ironwooda. Ale tutaj będziemy potrzebować po drodze jeszcze właśnie tego. Tylko pytanie, czy to już można skraftować? Czy to trzeba od czegoś zacząć? Tutaj nie mam żadnego, że zrób to czy tamto, nie? No dobra, będę zaraz o tym myślał dopiero. Na razie idźmy w to i ogarnijmy to, żeby to było dobrze. O Jezu, tak. Nagadam się dzisiaj. Nagadam. W ogóle pytaliście o live'a, kiedy by się mógł pokazać. Tak jak mówiłem, live'y będą się pokazywać, jak będę miał czas, żeby usiąść do nich wieczorem. Podkreślę to wieczorem. Gdyż o godzinie 14 rano live są chyba średnim pomysłem, bo przynajmniej według tego, co ja robiłem, ja bym chętnie porobił wam więcej live'ów i w ogóle, ale wychodzę z założenia, że to chyba niekoniecznie ma sens o takich wczesnych godzinach, o jakich ja siedzę przy komputerze,
Po prostu i tak się nudzę, i tak się nudzę, i tak coś muszę robić ze swoim życiem. A później wieczorami, no to już tak, no nie bardzo mam jak to nagrać. Znaczy, wiecie, to jest na tej zasadzie, że ja mam czas na przykład od rana coś porobić, ale od rana live jest średnim pomysłem. Więc wpadłem na pomysł, że a to tam będę robił odcinki i jak będę miał czas, podkreślę to. Jak będę miał czas, to jest coś, co tłumaczyłem w poprzednim odcinku. Także no, jak widzicie. Dobra, weźmy sobie jeszcze taką jedną, takie jedno drzewko rozwalmy. Ciach. Ciach. I teraz jedno pytanie. Petrified. Teraz. A, do tego, dobra. To ja mam jeszcze tych drzewek Petrified może troszeczkę tak, wiecie, troszeczkę tak wziął i porobił. Nie wiem, czy zaraz tutaj nie będziemy musieli trochę bardziej się rozwinąć. Jeśli chodzi o to wszystko. W ogóle nie wiem, czy mi nie zabiera jedzenia rozwalanie z Vineminerem. Chyba tak. Chyba mi zabiera jedzenie. Tak, zabiera mi jeden głód. To niedobrze. To niedobrze. Proszę Państwa, to bardzo niedobrze. No dobra. Zobaczymy, może będę zaraz jadł te orzeszki, jak będzie ich więcej, nie wiem. Tam widziałem, że nawet jest donut wood. Nie wiem, co to daje jedzenie. Widziałem bacon wood, donut wood. No nie wiem, nie wiem, co to może dawać. Czy jakieś jedzenie, nie wiem. No ale wiem, że muszę już te orzeszki jednak zacząć jeść, bo jest bieda. Dobra. No jedz to szybciej, kurwa. Ja wiem, że jakieś tam trochę kamienia jest tam po drodze, nie? I kamień na zębach i te sprawy, ale... ale no nie masz chyba wyboru, ziomeczku, i musisz to zjeść. Się wydaje. Dobra, nie pamiętam, ile to miałem, ale dobra. Lecimy. Tak, tutaj tą wysepkę przydałoby się powolutku jakoś tam zacząć ogarniać. Tak, w ogóle, co ja robię teraz, nie? Bo ja już bym mógł klej zrobić i w ogóle spokojnie tego bonsaja, nie? Ale pamiętajcie, że do bonsaja potrzebujemy jeszcze ogarnąć piecyk, bo musimy przepalić klej na cegły. Znaczy klej, glinę, tak? Na polski tłumacząc. Także jeszcze chwileczkę, zanim dojdziemy do tego, co ja bym chciał dzisiaj. Dojść w ogóle. Tak, no jak wiecie, jak ja bym grał sobie tak o solo, bez żadnych, kurczę, odcinków, streamów, etc., etc., to ja bym był o wiele dalej, biorąc pod uwagę, ile już dzisiaj tu siedzę i ile przeawczyłem, po pierwsze, ile przeawczyłem tutaj w ogóle między jednym a drugim odcinkiem, bo zanim on się wrzucił i tak dalej, zanim ja jeszcze, o, miałem jedzenie po drodze, chciałem sobie zrobić zjeść, no to... No troszeczkę tego czasu minęło w każdym razie. Ale mam nadzieję, że i tak przyjemnie będzie wam się oglądać te moje odcineczki dzisiejsze. I tak jak mówię, zobaczymy, czy uda się odcinki wrzucić też we wtorek i w środę. We wtorek przyjeżdża do mnie dziewczyna. Będzie aż do środy, więc nie wiem, jak wyjdzie z czasem, żeby to ograć, chociaż żeby jeden odcinek wam wrzucić. Może z samego rana wstanę i wam coś nagram. We wtorek, żebyście mieli na wtorek. A co z środą? Może na wieczór? Bo prędzej w czwartek coś bym rzucił. Też w czwartek to ja jadę po nią i znowu do mnie przyjeżdża. Jest... Kurczę, no to jest ciężkie. Może w środę wieczorem ponagrywam coś, żebyście mieli. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Teraz tak. Ile tego mam? No, tych żołędzi jest dość mało w moim posiadaniu, nie ukrywając. O, już 56. Wiem, że jest mało i się ogarnęło. Właśnie o co chodzi z tym mater? A to mater to nie chodzi o to, jak się spala coś? Nie, mater non.
Możesz mi powiedzieć w sumie, o co chodzi z tym Matter? Czy to jest EMC, które było kiedyś? Czy to jest coś innego? Nie wiem, może Equivalent Exchange wznowił swoją działalność, tylko teraz się to zaczyna... Czy zaczyna? Teraz po prostu to inaczej może nazywa. Nie wiem, nie wiem. Jest na to szansa, aczkolwiek nie wiem. Dobra. Czy ja teraz pamiętam receptuchę? Tak, pamiętam. 16 kobla. Z 8 sobie stworzymy piecyk. I teraz jeszcze ten klej nieszczęsny mój. Dobra. 11. Dobra, mogę to tak od razu ładnie zamienić, fajnie. Na razie chyba dechami po prostu będziemy palić, się wydaje. Lepszego pomysłu nie mam na razie, tym bardziej, że jeszcze, myślę, to jeszcze nie mamy węgla. Co tu jest? Bone i gravel. Bone sapling. Tu wystarczy, widzę... A, tu wystarczy bone meal po prostu. Czyli musimy sobie stworzyć... Tak, musimy coś tworzyć, czy... Jakoś to się da załatwić inaczej. A, z tego crashinga mamy. Okej, okay, dobra. Czyli ten crashing musimy i tak zrobić. Tym bardziej, że on i tak, z tego co tam widziałem, był chyba potrzebny. Czy to na ogród było? A, w ten sposób, dobra. To byłoby tak. Jak to działa, proszę Państwa, proszę mi powiedzieć. Jest. To zajmuje ile sztuków, czy jak? A może to działa jeszcze bardziej inteligentnie niż ja myślę? Ha! Dobrze! Ej, dobre to jest! Fajne, podoba mi się. Kurczę, ale fajne! Ciekawe jestem tylko co z tym błotem. Można po prostu rozwalić i coś z tym zrobić? Kurczę, nie wiem nawet. Ej, to teraz potrzebujemy więcej dirta z drugiej strony, kurczę. Dobra. I powiem szczerze, że chyba sobie na sekundę odpuszczę Bonsai Tree, bo jak widzę, to w ogóle, żeby on miał jakikolwiek sens, to musiał mieć hopery i tak. No, dosłownie. Musiałbym i tak posiadać koperki. No dobra, coś wymyślimy. Ale nie, powiem wam, że taki drugi odcinek już nagrywam i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się gra. I powiem bardzo szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się, ale bardzo przyjemne są te wszystkie drzewka, która tu się wytwarza. Modyfikacja Rustic, z której też nie korzystałem za bardzo, ale podkreślę to, ja grywam na paczkach, które są bardziej techniczne od takiej strony. Czy nie wiem jak to nazwać. A Coco Beansy wystarczy mieć. No dobra. No. Widzę, że ta ściągać troszeczkę buguje. Na przykład jak jest 61 dla przykładu. Widzieliście, tam pokazuje 6, ale jedynki już niekoniecznie. No dobra. O Jezus. Dobry Jezu. Co tu się właśnie stało? Dobra, nieważne.
Tak jak mówiłem, czwóreczkę potrzebuję, nie? Raz, dwa. Ha, spadło mi. A nie, leżą tu dookoła, dobra. I konkretnie ta sadzonka Petri jest potrzebna. Dobra, bone sapling. Break a leg. No i teraz gravel sapling jeszcze potrzebujemy. Jak to się robi? Gravel sapling. Gravel a corn. A, petrified a corn do tego. Dobra, to musimy ich więcej tu wytworzyć, lecimy. Może bone sapling na razie odpuszczę, a polecimy w te petrified. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden, bo jeden mi zleciał. Dobra. I czy ja dobrze widziałem, że to petrified też musi być? Tak. I gravelowa sadzonka już za nami, czyli to mamy już ogarnięte. Eating dirt. Obtain cooked dirt acorn. Kurde, książki to ja nie chcę crashować chyba. Czyli ten dirt acorn, trzeba by go chyba, kurczę, przepalić, mi się wydaje. A zaraz się okaże, że on daje naprawdę spore ilości jedzenia. No on daje całe zamiast pół, więc... No czy jest to sporo? No nie powiedziałbym, ale powiem szczerze, że jest chyba to i tak dużo lepsze niż... nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ciach, ciach. I ponownie rozwalamy drzewo i... No kurczę, no większej filozofii tutaj nie ma jak na razie, no... Ale tak jak mówię, podstawy paczek są naprawdę bardzo mozolne, bardzo... Nie tyle trudne, co bardzo czasochłonne, prawda? Później jak już ruszymy dalej z tym wszystkim, to myślę, że będzie to troszeczkę bardziej przyjemne, troszeczkę bardziej sprawnie szło, etc., etc. Ale no jak na razie musimy się troszeczkę wstrzymać i musimy sobie po prostu dać czas. Tak, jak to się mówi, dać sobie czas. Dobra, upieczmy to. Od razu nam się zaliczy zadanie. Dobra, tu już mamy ogarnięte. W ogóle mówię, nie wiem jak tutaj to ogarnąć. Mówię, tutaj na przykład mamy right click on bed, nie? Mamy konkretnie powiedziane, co mamy zrobić. A tam niekoniecznie. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze, że... Chcę to sprawdzić, przemyśleć jeszcze, etc., co tutaj należy zrobić, ale myślę, że będzie fajnie. Tak, generalnie pierwszy odcinek wam się dość dobrze przyjął, nawet wam powiem na bieżąco, ile tak naprawdę w tym momencie jest łapek, po tak naprawdę ile godzinie? Chyba ze 4, z 5, powiem wam szczerze, że to jest tak bardzo ładny wynik dla mnie. No, czwóreczka w tym momencie jest, także powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Jak zostawicie jeszcze więcej łapek tutaj, to postaram się jeszcze dzisiaj trzeci odcinek wrzucić.
Myślę tak na wieczór, na spokojnie, także. W każdym razie, mamy 20 minut, także tak jak mówiłem, będę teraz chciał około 20-minutowe materiały tworzyć. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie dolenek, polećcie za nią. Oczywiście łapki w górę od razu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może jeszcze dzisiaj, może jutro. Zobaczymy. Na razie, z tym, cześć.